Magiczne przesłanie od wróżek. Karty anielskie na ten tydzień. Od dzisiaj poniedziałku 14 lutego do 20 lutego niedzieli. Zapraszam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych słuchaczy. Jeśli dziś znalazłeś mój kanał, proszę zasubskrybuj go z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał powiadomienia od YouTube'a o wszystkich moich nowych, codziennych wróżbach kolektywnych tutaj, w postaci moich filmików. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście zapraszam również do komentowania aktywnego, by była wymiana naszej energii, bym czytała Wasze komentarze. Proszę też o lajki. I zapraszam też wszystkich Państwa indywidualnie na wróżby osobiste, indywidualne, czytania indywidualne, które są na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań do kart. Napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdzie się w komentarzach i pod filmikiem, a ja Wam podam warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Zobaczmy, kochani Państwo, jaka karta dzisiaj wypadła mi podczas tasowania kart. Oczywiście jest to seria Magiczne przesłanie od wróżek dr Doreen Virtue. Jest to talia kart anielskich. I zobaczmy, jaką kartę dziś dla Państwa wyciągnęłam. Widzimy aniołka, który siedzi w ogrodzie pełnym pięknej natury, flory i patrzy na ptaszka. Ptaszek, który może odlecieć, który jest jakby płochy. Aniołek przypatruje mu się z zadziwieniem, z ciekawością. Piękna natura, zielona, czyli symbol nadziei. Kwitnąca przyroda. Zobaczmy, co mówi ta karta. Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Czyli odpuść to Twoje napięcie, oczekiwania za wszelką cenę, że coś musi się zdarzyć. Odpuść i daj Wszechświatowi, by sprawy się toczyły. Daj Wszechświatowi sobie pomóc. Pomóc tym sprawom, które mają do Ciebie przyjść w określonym czasie. Na wszystko jest Twój czas. Nieraz czekanie jest dłuższe, ale się opłaca. Odpuść. Zobaczmy, co mówi książeczka dr Doreen Virtue. Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli, odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Wróżki oraz cały wszechświat doskonale znają Twoje marzenia oraz potrzeby i starają się je spełniać. Sam też możesz sobie pomóc w ich realizacji, rezygnując z chęci kontrolowania wszystkiego i zbytniego skupiania się na konsekwencjach sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Im bardziej się zrelaksujesz i zaufasz, tym szybciej ujrzysz pozytywne rezultaty. Plany Wszechświata wobec Ciebie są znacznie doskonalsze niż to, czego sam mógłbyś sobie życzyć. Lepiej więc skłoń się przed boską mądrością i pozwól, by działała na Twoją korzyść w doskonały sposób. Jeśli chcesz, poćwicz
odpuszczanie sobie, zawsze możesz znów wzmocnić kontrolę. Jednak wróżki są pewne, że spodoba Ci się takie poluźnienie i zaadoptujesz je jako swój nowy, zdrowy styl życia. Dodatkowe znaczenie tej karty. Nie masz powodu do zmartwień. Wszystko zmierza we właściwym kierunku. Bądź optymistą, by przyciągnąć do siebie pozytywne rzeczy. Zastosuj metodę 12 kroków, jak w terapii anonimowych alkoholików, by poradzić sobie z uzależnieniem od czegokolwiek. Spędzaj czas na świeżym powietrzu, aby odnowić łączność z Bogiem. Miej wiarę, ucząc się nowych rzeczy, zaufaj swoim wrodzonym zdolnościom. Zamiast wciąż na nowo roztrząsać daną sytuację, wsłuchaj się w głos swojego serca. To zdanie, ten przekaz, który poczuliście w sobie intensywnie, ten jest dla Was ważny i weźcie sobie go do serca. Teraz jeszcze wyciągnę 3 klucze anielskie, które mają otworzyć nam drzwi do rozwiązania problemów lub otworzyć nas samych na nowe sprawy. Zobaczmy, co przekaże ta talia kart, klucze anielskie. Żyj w zgodzie z samym sobą. Czyli Twoje priorytety, Twoje wartości, reguły, Twoje pryncypia są ważne. Nie pozwól zagłuszyć się poprzez innych, którzy Ci coś wmawiają. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Czyli wszelkie zmiany, jakieś nowe doświadczenia mogą być jeszcze czymś lepszym. Nie bój się tego i otwórz się na coś nowego, na jakieś zmiany, na nowe doświadczenia. Wyznaczaj sam swoje granice. Czyli musisz wiedzieć, gdzie są Twoje osobiste granice, by nie przekroczyć ich. Takie rady i wskazówki od aniołów dostali Państwo na ten tydzień. Weźcie dla siebie to, co czujecie i co dla Was jest ważne. Życzę Wam pięknego tygodnia. I odpuśćcie, jeśli coś Wam nie służy. Odpuśćcie też napięcie i nerwowość w oczekiwaniu na coś lepszego. Odpuśćcie te wymagania. Zostawcie to wszystko Wszechświatowi, aniołom, archaniołom, opatrzności Bożej, by oni pokierowali już czasem. Nieraz sprawy trudne potrzebują więcej czasu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.